Dobry wieczór! Od naszego ostatniego programu minęło już 2 tygodnie i dziś spotykamy się w nowych akcentach polskich, które jak zawsze przyniosą Państwu dokładny obraz kilkunastu ostatnich polskich dni. Na początku króciutko zajrzymy do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a potem wrócimy do Edynburga na otwarcie wystawy w Galerii Domu Polskiego. Zabawimy się z naszymi zespołami podczas obchodów Święta Miasta, przeniesiemy się również do Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego na pożegnanie absolwentów ze szkołą. Jak zawsze bardzo serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia naszego nowego programu. Czerwca bieżącego roku przewodnicząca Senackiej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska zaprosiła przedstawicieli Łotwy na posiedzenie Senackiej Komisji w Warszawie, na którym została omówiona sytuacja oświaty polskiej na wschodzie. Na posiedzenie Senackiej Komisji przybyli przedstawiciele z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Łotwę reprezentowali prezes ZPEU Ryszard Stankiewicz oraz dyrektor Polskiego Gimnazjum Halina Smulko, która w swoim przemówieniu określiła problemy polskiego szkolnictwa na Łotwie oraz zasygnalizowała o awaryjnym stanie budynku szkoły na Maries 1 w Dyneburgu, dach którego się wali, a sam budynek potrzebuje pilnego remontu. Posiedzenie trwało ponad 4 godziny, w ciągu których przedstawiciele 5 państw dzielili się doświadczeniem w zachowaniu polskiej oświaty w swoich krajach oraz apelowali o wsparcie do Senatu RP, na które bardzo liczą. W zakończeniu obrad wiceszef Departamentu do Spraw Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Wojciech Tyciński poinformował, że została opracowana strategia rozwoju nauczania języka polskiego za granicą i jeszcze w tym roku szkoły polskie na Łotwie dostaną środki na modernizację budynków polskich ośrodków oświaty. Na początku czerwca w Galerii Domu Polskiego w Dyneburgu otwarto wystawę poświęconą pamięci pierwszej przewodniczącej Związku Polaków na Łotwie Ity Kozakiewicz. Przybyłych na otwarcie wystawy przedstawicieli Związku Polaków w Dyneburgu przywitał prezes ZPEU Ryszard Stankiewicz, przybliżając uczestnikom imprezy postać wybitnej Polki Ity Kozakiewicz, działaczki społecznej, deputowanej do Rady Najwyższej Łotwy, założycielki i pierwszej prezes Związku Polaków na Łotwie. Organizatorem ekspozycji jest Związek Polaków na Łotwie we współpracy z Muzeum Frontu Narodowego Republiki Łotewskiej. Wystawa Ojcie Kozakiewicz to ponad 20 plansz ciekawych, do tej pory nieznanych zdjęć z życia naszej wybitnej Polki. Praca nad wystawą trwała ponad pół roku i teraz kontynuuje cykl imprez związanych z ubiegłorocznym jubileuszem Ity Kozakiewicz. W taki właśnie sposób Polacy Łotwy uczcili pamięć Ity Kozakiewicz, która pozostawiła po sobie nie tylko symbol i powód do dumy. Pozostawiła dla Polonii Łotewskiej również pewne wzorce, normy postępowania, precyzyjnie określone cele Związku Polaków Łotwy. Wystawę można obejrzeć przez całe lato w Domu Polskim w Dyneburgu. Tradycyjnie w pierwszy weekend czerwca wspólnie z innymi mieszkańcami Daugavpilsu obchodzimy kolejne święto naszego miasta. W naszej relacji zwrócimy Państwa uwagę na polskie akcenty w czasie tych kilku radosnych dni. Wszak historia i teraźniejszość udowadniają, że bez Polaków Dyneburg byłby zupełnie innym miastem. Wspaniały pogodny weekend spowodował, że na odświetnie przystrojonych ulicach miasta pojawiły się tysiące dyneburżan, którzy mogli kupić na jarmarku ciekawe wyroby miejscowych rękodzielników, daugavpilskich i łotgalskich przedsiębiorstw lub tylko tradycyjnie potargować się o jak najniższą cenę. Dni Dyneburga przypominały o 741. rocznicy powstania miasta, kierując uwagę na rodzinę, dzieci i ich rodziców, którym poświęcone były święta w tym roku. Tegoroczne wydarzenia rozgrywały się na scenach rozstawionych w różnych punktach miasta, gdzie odbywały się koncerty zespołów tanecznych, grup wokalnych, instrumentalnych, solistów i dziecięcych teatrów amatorskich. Wśród tego barwnego i rozśpiewanego grona nie mogło oczywiście zabraknąć Polaków. W tym roku zespoły amatorskie Centrum Kultury Polskiej występowały na scenie w Parku Dubrowina.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół tańca ludowego Kukułeczka pod kierownictwem Żanny Stankiewicz, który tym razem zatańczył tańce wielkopolskie w wykonaniu średniej grupy zespołu. W ciągu ponad 40-minutowego koncertu widownia mogła podziwiać również występ starszej grupy Kukułeczki, która tym razem zaprezentowała ludową piosenkę Hossa Dynę oraz Kujawia Koberek. W czasie występu starszych Kukułeczek ponownie się przekonaliśmy, że polskie tańce zawsze wywołują burzę emocji. Zespół wokalny Barwy Daugawy przedstawił widzom kilka piosenek w wykonaniu solistki Kornelii Łapkowskiej, kwintetu najmłodszych uczestników zespołu w kolorowych sukienkach oraz Angeliny Malcewej wraz z Dianą Apejne. Ale to już było i nie wróci więcej. Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteście tacy sami. Widzowie głośno oklaskiwali występy naszych utalentowanych dzieci. W finale polskiego koncertu na scenie jak zwykle zaprezentował się chór Promień pod batutą Aliny Łapińskiej przy akompaniamencie Reginy Krukowskiej, wykonując kilka znanych polskich ludowych utworów, m.in. Czarne Jagody, Czerwony Pas i Narzeczony Mój. Występ chóru bacznie obserwowała pani Gertruda Kiewisz, wieloletnia dyrygent naszego Promienia, która kierowała zespołem przez ładnych kilkadziesiąt lat. Było wyraźnie widać, że pani Gertruda jest zadowolona z występu swoich podopiecznych. Barwne i atrakcyjne koncerty bardzo się spodobały wspaniałej publiczności, która nagradzała występujących gromkimi brawami. A teraz zapraszamy Państwa na uroczystość ukończenia podstawówki klasy 9 oraz na bal maturalny, na którym pożegnaliśmy naszych tegorocznych absolwentów. W czwartek, 9 czerwca, nastąpił dzień, w którym na sali Gimnazjum Polskiego zgromadzili się absolwenci klasy 9, ich rodzice i nauczyciele, aby w uroczysty sposób zakończyć 9 lat spędzonych w murach polskiej szkoły. Jest to moment dla wszystkich niezwykle smutny, gdy trzeba się rozstać po wspólnie spędzonym czasie.
Obecny na sali ksiądz dziekan kapelan polskiego gimnazjum Michał Siwicki był nastawiony optymistycznie i przekonany, że jednak absolwenci jeszcze będą razem kontynuowali naukę przez najbliższe 3 lata. Przez jaki czas znowu spotkamy się tu i z pomocą Bożą będziemy się radować i cieszyć z tego powodu, że jesteśmy razem. Bo być razem jako klasa, jako maleńki kolektyw, to zawsze jest dla nas jako chrześcijan zapowiedzią naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus sam mówi, żebyśmy wszyscy byli jedno, jak On ze swoim Ojcem i z Duchem Świętym. Podczas uroczystej akademii dyrektor polskiego gimnazjum pani Halina Smulko powitała obecnych na sali, przypominając o niepowtarzalnej atmosferze szkoły, kiedy wszyscy są życzliwi, przyjaźnie nastawieni i chętni do udzielenia pomocy. A właśnie taki nastrój zawsze zachęca do uczenia się. Dużo ciepłych słów poświęcono nauczycielom, którzy pomagali w pogłębianiu wiedzy, usiłowali wzniecić w uczniach ciekawość do świata i głód wiedzy. Kiedy nastąpiła chwila wręczenia dyplomów, nie zabrakło kwiatów, łez radości i mocnych uścisków. Przypominamy, że wszyscy ci, którzy pogłębiali wiedzę na fakultetach, mogli sprawdzić ją na licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wyniki tych zmagań zawsze okazywały się dla wszystkich przyjemnym zaskoczeniem. Na uroczystości nie zabrakło niespodzianek. Absolwenci udowodnili, że są uzdolnieni muzycznie, mogą pięknie śpiewać, tańczyć oraz grać na instrumentach muzycznych. Absolwenci stworzyli zespół instrumentalny, w składzie którego są gitara, saksofon, bas-gitara oraz kilka akordeonów. Nasza ekipa filmowa dołącza się do wszystkich życzeń, składając podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich pracowników gimnazjum, życząc wychowankom dalszych sukcesów w rozwijaniu wiedzy. Za 2 dni, w sobotę 11 czerwca, naszych maturzystów na balu przywitała piękna dekoracja stworzona z ogromnego napisu Matura 2016. Na sali zasiadły rodziny i przyjaciele naszych absolwentów. Uroczystość zapoczątkowało wspaniałe wejście polonezem wychowawców i uczniów 12 klasy, witanych burzą oklasków przybyłych gości. Chwilę potem uroczyście wprowadzono sztandar szkoły i rozpoczęła się jakże fantastyczna impreza. Absolwentów serdecznie przywitali ksiądz Dmitrij z Kościoła Serca Jezusowego na Forsztacie, życząc naszym maturzystom dużo sukcesów na nowej drodze życia. Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. Te słowa znanej piosenki wydają się szczególnie stosowne w dniu, gdy po wielu latach nauki dorosłe dzieci opuszczają mury ukochanej szkoły. Dyrektor gimnazjum pani Halina Smulko, kierując ciepłe słowa do absolwentów, podziękowała również wszystkim nauczycielom za ogromny i nieoceniony trud wychowania młodych Polaków. Z nadzieją, że absolwenci nie będą pamiętać o chwilach trudnych i przykrych, a w pamięci zostawią jedynie dobre i miłe wspomnienia. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów, szarf z napisem Matura 2016 oraz znaków uznania od najbliższych. Każdy z absolwentów odbierał od wychowawców, rodzin, przyjaciół, upominki, prezenty i kwiaty.
5 absolwentów, uczestników zespołu Kukułeczka, z rąk dyrektora Centrum Kultury Polskiej Żanny Stankiewicz oraz prezesa ZPL Ryszarda Stankiewicza dostali dyplomy uznania za wieloletnie upowszechnianie i popularyzację polskiego folkloru w składzie zespołu tańca ludowego Kukułeczka oraz promowanie miasta Daugavpils w kraju i za granicą, a także zaangażowanie w organizację życia kulturowego Centrum Kultury Polskiej oraz Związku Polaków na Łotwie. Życzymy wszystkim naszym absolwentom sukcesu w życiu osobistym i zawodowym, aby nie zapomnieli nigdy o naszej szkole, nauczycielach i wszystkich Polakach, którzy przyczynili się do tego, że możemy w Dyneburgu rozmawiać po polsku i uczyć się w polskim gimnazjum. W czerwcu nie tylko polska młodzież zakończyła naukę w szkole. Dorośli, którzy uczęszczają na zajęciach z języka polskiego w Domu Polskim, również pożegnali się ze swoimi wykładowcami na okres letni. W tym roku mieliśmy 3 grupy – zerową, średnio zaawansowaną i zaawansowaną. Dorośli uczniowie doskonalili umiejętności mówienia w języku polskim 2 razy w tygodniu – od października do początku czerwca. Na zakończenie zajęć absolwenci dostali dyplomy. Dzisiaj odbyły się niestety już ostatnie zajęcia Klubu Miłośników Języka Polskiego. Mówię niestety dlatego, że w przyszłym roku zajęcia będzie prowadził pan Ryszard Morawski i nowa nauczycielka, ponieważ ja wyjeżdżam do Rygi. Ale klimat tych zajęć na pewno zawiozę do stolicy. Panie bardzo wytrwale i systematycznie pracowały. Nawiązała się między nami nić porozumienia i z każdymi kolejnymi zajęciami widziałam, że łamią swoje bariery i coraz lepiej mówią po polsku. I z satysfakcją mogę powiedzieć, że to są prawdziwe miłośniczki polszczyzny. Tych wszystkich, którzy mówią po polsku i chcą mówić jeszcze lepiej, jak również tych, którzy w ogóle nie mówią po polsku, a chcą się nauczyć, zapraszamy na zajęcia do Domu Polskiego po wakacjach. Oglądacie Państwo nasz program w okresie Łotewskiego Narodowego Święta Lygo. Życzymy Państwu zimnego piwa, dobrego i smacznego sera oraz wesołej zabawy w noc świętojańską, bez deszczu i chmur. I tym miłym akcentem przy promieniach słońca, przypominającym nam, że właśnie nadeszło lato, zapraszam Państwa na kolejne akcenty polskie. Do zobaczenia!